dzisiejszym odcinku przed wami zgadnij, jakim skinem jestem. Tym razem pośród 50 widzów będzie chowała się Ewela, a moim zadaniem będzie zadawać tak pytania, aby ją właśnie odnaleźć. Wszystko będzie działo się na specjalnie przygotowanej arenie i gdy finalnie zostaną 3 osoby, będę musiał podjąć decyzję. W dzisiejszym odcinku przyszła pora na mnie i to ja ukrywam się wśród fioletowych skinów. I jak widzicie, ja jestem tutaj takim skinem, wziąłem specjalnie takiego, żeby Rafał się nie domyślił, czy to jestem ja. I jak widzicie też, to ja tutaj mam bronię, także mam nadzieję, że nie zrobię wtopy w dzisiejszym odcinku i na przykład nie wyciągnę sobie tutaj spluwy i Rafał skapnie się od razu, że to ja. A więc jakich pytań na samym początku nie mogę zadawać? Nie mogę zadawać pytań, które polegają na tym, na przykład, czy jesteś chłopakiem, czy dziewczyną, w sensie jako skin, więc tego nie mogę zadać. I Ewela, czy są jeszcze jakieś pytania, których nie mogę ci zadać, czy nie? Myślę, że nie, ale pamiętaj, że na rundę możesz zlikwidować tylko 3 osoby, także musisz sobie zapamiętać w głowie, które skiny już odpadły wcześniej, a które jeszcze zostają w grze. Także ja teraz się jeszcze przejdę po tych skinach, zobaczę, czy rzeczywiście to są fioletowe skiny, bo dzisiaj mamy fioletową edycję, także niektóre skiny, na przykład tak jak ten ziomek, no niby jest tutaj coś fioletowego, ale mało. Na pewno powtarza się dużo tych prowlerów, nie wiem, czy dobrze to czytam, jeśli nie, to przepraszam. I w ogóle tutaj wcześniej widziałem Bambika, który chyba w ogóle nie ma nic fioletowego, chyba że mi skina nie wczytało. Oczywiście na tej mapie wy również możecie grać i widzowie przy okazji możecie używać oczywiście naszego kodu Ewela w sklepie, sprawdźcie, czy go macie. No i co ciekawe, kolejny odcinek będzie polegał na tym, że będzie pół na pół, więc oczekujcie. Ja w ostatnim odcinku wygrałam, także Rafał, musisz tutaj pokazać klasę i też musisz wygrać, także powodzenia ci życzę, a tyś czuję, że przegrasz. Jeszcze tutaj przypominam, że mają zostać minimalnie 3 osoby, już mogę wtedy zgadnąć i już mamy tutaj łatwiej, bo bez pytania jakiegoś ziomeczka już z nami nie ma, także... To byłam ja. Ej, ale mnie wystraszyłaś, myślałem, że faktycznie. W ogóle popatrzyłem się na chwilę na twój ekran, czy rzeczywiście, ale nie widziałem skina. Okej, no to tak, pierwsze pytanie polega na tym, czy Ewela, twoje zbieraki są pojedyncze, czy podwójne? Peś to chyba ściąga z wcześniejszego odcinka, skubańcu, jest pojedynczy. Jest pojedynczy, czyli jak już możecie zobaczyć, na przykład taką osobę tutaj możemy sobie wyeliminować, dlatego że, no, on ma podwójne zbieraki. Tak samo tutaj, no też można wykasować tą osobę. No i znowu tutaj, a nie, to ty, prawie go wyeliminowałem, a on ma pojedynczy zbierak. Zobaczmy jeszcze, czekajcie. No możemy tą babeczkę, albo nie, dobra, na razie niech ona sobie stoi. O, na przykład tego ziomeczka wykasujmy. Także 3 osoby wyeliminowane. Także Ewela, pytanie do ciebie jest takie, czy twój skin ma czapkę? Taką jak ja, z daszkiem. Taką jak ty, nie. Nie, no nie ma, nie ma. Nie ma z daszkiem czapki, bo ja widziałem tutaj 2 skiny wcześniej. I pierwszy skinek to jest właśnie ten, który ma czapkę z daszkiem. I to są kobiety, więc wykasujmy. Zobaczmy, czy jeszcze kogoś tutaj nie ma takiego. Czego się śmiejesz? Zostawiłeś już łapkę w górę, Byku? Zostawiłeś kucnię, jak zostawiłeś? No widzicie, on zostawił, więc wy też zostawcie. Czy ktoś ma jeszcze czapkę z daszkiem? Chyba nie. Ale wyeliminuję sobie teraz jedną osobę, która ma podwójne zbieraki i weźmy tego ziomeczka tutaj. Także 6 osób już jest poza. Ej, w sumie dla tych osób, z którymi tutaj gramy, to oni też mają takie tutaj takie zgadywanie, bo oni nie wiedzą, która ja jestem. Ewela, zadam ci bardzo proste pytanie, czy jesteś Bambikiem? Tylko nie pod względem grania, tylko pod względem skina. Nie. No bo jest tutaj ten Bambik, więc ja go teraz od razu wykoszę, żeby on nam nie przeszkadzał i wykosimy sobie osobę z podwójnym zbierakiem. O, ziomeczek sam przyszedł, pewnie myśli, że coś źle zrobił, ale to nie dla... Ej, nie dlatego, to jest druga osoba i wykasujemy sobie jeszcze z podwójnymi zbierakami. Jest ten ziomek, który zostawił łapkę w górę. Teraz dopiero doszło to do mnie, co ty powiedziałeś. Nie pod względem grania, czyli sugerujesz, że pod względem grania jestem Bambik? Nie, nie. Pomyślałem, że może tak pomyślisz. Ewela, czy stoisz koło budki? Nie. Nie stoisz koło budki, więc po prostu kasujemy sobie tą osobę i przejdziemy sobie jeszcze po podwójnych zbierakach. Teraz pytanie, czy to są podwójne zbieraki? Też można tak pomyśleć, że to są podwójne zbieraki. Te, piłkarz. Czego kopiesz tą piłkę? Czego kopiesz tą piłkę cały czas? Chciałeś zostać piłkarzem i nie wyszło, tak? No właśnie. Przejdźmy dalej, zobaczmy podwójne zbieraki. Mamy tutaj, więc tego ziomeczka sobie wykasujmy. I kolejne pytanie brzmi, Ewela, czy twój skin ma coś takiego jak włosy? Tak, na nogach ma włosy. Ale skin? Ja akurat mam gładziutkie nóżki. Nie no, mam włosy. Czyli masz włosy, więc na przykład ten prowler tutaj włosów nie ma. Także możemy wykasować znowu te 3... Ej, te 3 skiny. Proszę bardzo. Ej, Rafał po mnie jedzie w dzisiejszym odcinku. Najpierw Bambik, teraz owłosione nogi. Ty, ale owłosione nogi to może mieć koń, a tu jest skin konia. Ewela, czy o to ci tylko, czy o to, tylko tu nie ma włosów? Kolejne pytanie i pytanie brzmi. Ewela, czy twój skin ma ubrane spodnie? Spodnie? Nie.
sensie... Nie wiem, jak to zinterpretować. Dosłownie mówię, że spodnie nie. Czy widać mu nogi, te jakby od razu... Czy spodnie? Nie wiem, jak to powiedzieć. Czyli nie wiesz po prostu. Dobra, kolejne pytanie. Czy twój skin ma cały fioletowy kostium? Nie. Czyli nie ma kostiumu fioletowego, a to jest fioletowy kostium, więc tutaj jest jedna osoba i tutaj jest druga osoba, proszę bardzo. I tutaj jest trzecia osoba. I przejdźmy do kolejnego pytania. Czy twój skin ma zbierak... to jakby, który kończy się na dwa końce. Czyli nie jest to jakby końcówka jedna, tylko dwie. Nie. No to oczywiście możemy tutaj wykasować, proszę bardzo, tego ziomeczka. Ja się wcześniej zastanawiałem, czy ich mogę wykasować, bo oni mają podwójne, no nie? Więc, no jak widzicie. Aha, czekajcie, bo jeszcze jedną osobę mogę wyeliminować. Podwójne zbieraki sobie wyeliminujmy. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co się teraz chodzi, jakie dwa końce, ale ja mam jeden, także no nie wiem, o co to chodziło. Czy jesteś zwierzęciem czy człowiekiem? Oj, jestem zwierzęciem w środku, ale na zewnątrz człowiekiem. Czy jesteś człowiekiem? Także to nie jest ten koń cały czas tutaj tańczył i naprawdę chciałem go w końcu wyeliminować. Także mamy jednego konia. Ej, ale ja wcześniej podejrzewałem, że to może być Ewela. I to nie jest Ewela, więc kasujemy. Widzisz jednak gładkie nóżki? Mówiłam, że gładkie? Gładkie nóżki, ale podobno masz włosy na nogach. W prawdziwym życiu mam gładkie. Kolejne pytanie moje jest takie, czy twój skin, Ewela, ma rogi? Nie ma. Czyli nie ma rogów, także tego ziomeczka możemy przekasować. Ja jestem aniołkiem. Możemy przekasować sobie również tego ziomeczka, bo on ma jeden taki róg. I możemy sobie przekasować, uwaga, uwaga, czy ktoś tu jeszcze ma... No ma... No to są rogi... Dobra, Ewela, czy twój skin ma czapkę taką... Czapkę, ogółem, czy ma nakrycie na głowie? Nie, nie ma, już pytałeś o czapkę, nie ma żadnej czapki, ma włosy, nie ma czapki. Także no, musimy wykasować tą babeczkę i musimy wykasować tą rybkę, bo ta rybka też, no, coś ma na tej głowie. Ej, coraz mniej osób zostaje i ja teraz wydaje mi się, że za bardzo ci podpowiedziałam, bo ci przypomniałam wszystkie pytania, które zadawałeś. Ja nawet nie zwróciłem na to uwagi, więc zrobiłaś jeszcze gorzej, no bo mi jeszcze na to zwróciłaś uwagę, Ewela, więc no, jest jak jest. Ile osób ja wyeliminowałem? Dwie czy trzy? Trzy. Właśnie nie wiem, czy trzy. Dobra, Ewela, czy jesteś kosmicznym skinem? Nie jestem kosmicznym skinem. Także możemy wyeliminować te dwie osoby, które mamy tutaj. Ponieważ tu mamy dwóch kosmitów. Czy jest jeszcze jakiś kosmita? Ewela, żyjesz? Tak, żyję, ale mam dla ciebie pytanie. Mam taki challenge dla ciebie. Jakbyś miał teraz jeden strzał, to jakbyś postawił, którym skinem jestem? Na pewno nie z rozdziału drugiego. I to będzie coś z rozdziału pierwszego. Obstawiłbym, że to jesteś ty. Tym? Albo jeszcze. Tym albo tym. Tak na tą Dobra. Chwilę. Czyli w sumie przypomniałem sobie. Ewela, czy twój skin ma, jakby to powiedzieć, ma pasek, w sensie taki widoczny pasek zapinany naokoło pasa? Nie ma, taki od spodni, w sensie taki pasek, nie. Tak, dokładnie tak, czyli kasujemy sobie tutaj kolejną osobę, mamy tutaj jedną, drugą. W sumie tych prowlerów to ja mogę wykasować, bo już wiem, że to nie są oni. I przejdźmy sobie do kolejnego pytania. A może Ewela, ty mi powiedz, jakie mam pytanie zadać? Zróbmy taką dziką kartę. Jakie masz pytanie zadać? Czy mam buty? Ewela, czy masz buty? Mam buty. Wszyscy mają buty. Chyba na to wygląda, że wszyscy mają buty, ale ten ziomeczek jest fajny. Ewela, czy wystaje ci duży palec? Nie, nie wystaje mi duży palec. Czyli, okej, czyli tego ziomeczka możemy wykasować, ale ciekawy był ten skinek. I zobaczmy, czy tutaj jeszcze jakąś paluchy komuś nie wychodzą czasami. To on w japonkach przyszedł? Nie, on, nie wiem, takie dziwne to miał, takie powiązane. Butoskarpetki? Butoskarpetki, dokładnie, to coś takiego. Ewela, czy na twoich nogach masz przepasany pasek na około uda? Nie. Aha, ty, to jest ten skinek, który ja mówiłem, że to może być Ewela. Więc słuchajcie, moje teraz, tak sobie myślę, że to może być Ewela. Ma tutaj damski skin, ma buty ochraniacze. Chcę się przytulić z tobą. Ewela, czy masz kucyka? Nie mam kucyka. O, dobra, no to jedziemy ze wszystkimi, co mają kucyki. Tutaj. Aha, czy ktoś ma jeszcze kucyka? Tutaj mamy kucyk. I mamy tutaj kucyk. Dobra, słuchajcie, proszę wszystkich o zajęcie tutaj z przodu miejsc, każdy po kolei teraz i wyeliminujemy sobie osoby. Teraz zadam byle jakie pytanie, bo wiem, kogo tutaj wyeliminować. Ewela, czy masz pojedynczy zbierak? No, pojedynczy zbierak i trzymasz go prawą ręką. Co to za pytanie?
pytanie. Pytałeś się już o zbieraki, także Rafał ma zapomina po prostu i mam jeden zbierak. W prawej ręce trzymam i w lewej ręce i w prawej. Dobra, to teraz wyeliminujemy sobie ziomeczków, którzy mają kucyk. To jest kucyk, raz. I mamy tutaj tak, podwójny zbierak, to jest dwa. I mamy tutaj podwójny zbierak, to jest trzy. Coraz mniej nas zostało, ale ja tutaj czuję dalej, że wygram. Czyli tak jak możemy zobaczyć. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem skinów. I tak, zastanówmy się teraz dobrze pod względem tego, kiedy Ewela grała. To jest niedozwolone, proszę się nie zastanawiać. Ale to jest bez sensu, bo ja też przecież kupowałem u ciebie karnety czasami. I to jest bez sensu, ale mam tutaj jeden trap. Proszę pytanie, a nie jakaś analiza tutaj dogłębna. Ewela, czy twój skin ma koka? Czy ma koka takiego u góry? Nie. Także proszę bardzo, kasujemy tutaj, pyk. W sumie jakby można było zadać pytanie, czy jestem kobietą, czy mężczyzną, to byś tutaj połowę wyeliminował. Albo byś miał większą połowę do odgadnięcia. Czyli czekaj, chciałeś mi teraz powiedzieć, że jakbym zapytał, kto jest kobietą lub mężczyzną, to bym połowę wyeliminował, a mamy tak, jednego mojego chłopa, babeczka, chyba babeczka, babeczka, babeczka. I babeczka, Ewela, czy ty w tej chwili się wydałaś, czy mnie trolujesz? Bo Ewela mnie jeszcze może trolować, ja muszę o tym pamiętać. No nie wiem, nie wiem, tutaj mogą być różne zagrania. Ale zobaczcie, tu mamy skina, który był wtedy, kiedy piłkarki, więc to był rok 2019, luty, połowa lutego. Wtedy byli piłkarze, piłkarki. Chyba jakoś tak, z tego co pamiętam, ale nie pamiętam. Wtedy boisko wychodziło, więc Ewela na pewno grała. Ale czekajcie, wyeliminujmy sobie, bo trzy osoby mają zostać. Także tego ziomeczka... Okej, okay, Ewela, czy masz taką płachtę z tyłu? Pelerynę. Nie mam. Także kasujemy sobie tutaj ziomeczka i tutaj sobie kasujemy ziomeczka. I tutaj sobie... Ej, ale to było dobre pytanie teraz. Trzy osoby zostały. Dobra, stawiam wszystko na jedną kartę i uważam, że Ewela wtedy co grała oraz to, co powiedziała wcześniej, to chyba się wydała. I obstawiam, że Ewela jest skinem męskim. I teraz zobaczmy. Uwaga, raz. Memik. Ewela, chcesz się ujawnić? Nie. Dwa. Proszę, jak to będzie ona. Jajeczko dla ciebie za wygraną. Tak jest.